5 czerwca wspominamy świętego Doroteusza z Tyru, biskupa i męczennika. Święty Doroteusz sprawował posługę jako biskup Tyru w Fenicji. Było to starożytne miasto słynące m.in. z wyrobu rzadkiego rodzaju purpury. Dziś miasto nosi nazwę Sur, leży w południowym Libanie, na wybrzeżu Morza Śródziemnego. Pan Jezus nawiedził okolice tego miasta. Wspomina o tym święty Marek w swojej Ewangelii. Wybrał się i udał w okolice Tyru. Ewangelia dotarła do mieszkańców tego miasta zaraz po ukamienowaniu świętego Szczepana i powstała tam wspólnota chrześcijan, mówiąc dzisiejszym językiem parafia. Doroteusz, jeden z kapłanów w tym mieście, był bardzo dobrze wykształcony. Dobrze znał język i kulturę grecką oraz język hebrajski. Dzięki tej wiedzy wygłaszał bardzo ciekawe katechezy, w których objaśniał Pismo Święte. Jego nauka pociągała wielu ludzi, jednak od początku posługi kapłańskiej wiele cierpiał w czasie prześladowań, które wybuchły w 303 roku za czasów panowania cesarza Dioklecjana. Przez pewien czas Doroteusz przebywał na wygnaniu. Po powrocie do Tyru został ustanowiony biskupem. Troszczył się o wszystkich chrześcijan w swoim mieście, a wielką troską otaczał sieroty i wdowy. Przez całe życie mężnie wyznawał wiarę chrześcijańską. Za czasów panowania Juliana Apostaty złożył świadectwo, że wierzy w Jezusa Chrystusa aż do końca. Słowa te przypieczętował własną krwią. Po wyszukanych torturach, jakie mu zadano, oddał życie w obronie wiary w wieku 107 lat, około roku 362. Módlmy się. Wszechmogący i miłosierny Boże, obchodzimy dzień zwycięstwa Twojego męczennika świętego Doroteusza, któremu dałeś nieugiętą stałość w cierpieniach. Otocz nas swoją opieką i wybaw od zasadzek nieprzyjaciół. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.